Nie wiem. Dobra, trzeba jechać na miasto powoli, co? Powoli. Na o, Lexi, o, zapraszamy Lexi. Czaptem. Siema Lexi. Czekaj, jakie są teraz z nią aferki? Co? Zamienisz się z Lexi miejscem? Mogę się zamienić z Lexi miejscem i... Nie, zmieścimy się. Ale ja nie wiem, czy są teraz jakieś aferki. Oto o Nitro można pogadać. Co? Ale Lexi pewnie nie będzie chciała. Zaraz, zaraz. Nie, wbijasz na live'a, bo mamy live'a. No jest to moje live. To nawet nie jest, to nawet nie jest live Lexi, to jest patos. Chodź, zepsujemy ci wizerunek. O, nie ma. To jest po 6-godzinnej drodze. Możemy ci nawet jeszcze drinka zrobić. Dawaj, mamy patos streama. To dawaj się na środek, ja się posunę. Okay, ale to musisz tutaj. Tu? Ho, ho. Tutaj. Siadaj. Tutaj widzisz, o. Oh, shit. Hi, witam wszystkich z Botohes. A gadałem z Natsu w Psiakobusie, mówi, że za rok by mogła rewanż dać. Miło mi bardzo, miło. No bo zapytałem. Będę wdzięczna. Tylko mówisz, że tak za rok, nie jak trochę się podszkolisz. No ja muszę najpierw z kimś innego, nie? Wygrać z kimś innym. Nie, ale no to fajnie. Zobaczymy. O, a czekaj, wiem co ci pokażę. Wiem, bo ty będziesz zainteresowana. Dawaj, dawaj, patrz. Pokaż jak Błoński ten. Tak, tak, patrz, będzie jest aferka no. Nowa w internecie. Mega przypał. Co? Znaczy nie, coś chodź, 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 zadymisz, chodź. No chodź, pokaż, żeby była twoja reakcja. Ja słyszałem relację na siadaj, siadaj. Ja słyszałem relację siadaj na kolanach u Marcina. Mianowicie to jest pato z tymi, dawaj, ty się robi takie rzeczy. Ja słyszałem relację... Ej, poczekaj, poczekaj, bo ty jesteś Błoński wielki kozak, głupy hajkę. Ale tak jest, słuchaj, przepraszam, ja się wtrącę. Ja nie chcę robić dymów, ale usłyszałem, że od trenera Filipa, że podobno popchnął dziecko, bo to dziecko go jakieś tam, coś tam do niego rzuciło i pobiegł od razu w to dziecko i je tego depkał. Że w ogóle jakieś małe dziecko, które nic mu nie zrobiło. Że coś powiedziało do niego pod nosem i on się tak zachował. Nie, no, czyli miał motyw jakiś. Ta, no nie no, że dobra, ale do dziecka... No, wiem, no, wiesz, ja wiem, rozumiem, jak ale... ten trener Filipa powiedział, że zastanawiał się, żeby się tam nie w ten, tylko że wszyscy chcesz nagrywali... Że ci puszczam, no. Że jak Kacper ktoś wróci coś powiedział, za wzorem... Kacper się odwraca i jakiegoś tam... Kiepsko, kiepsko. Ty się cieszysz, nie? Nie, ja, a z czego? Mnie krzywda Kacpra mnie nie cieszy. Ale mógłby... Patrz co mam. Co ty masz, jako z niespodzianką? Kinder Joy. Kinder polecamy. Proszę nie robić lokowań. Trzymaj się, Maciu. Nie, ale on był chyba czymś sprowokowany. Nie widać, że coś, jakaś zaczepka poszła. Więc ja nie wiem, czy tak można od razu obwiniać, wiesz, bo to też nie może być tak, że wiesz, że to, że ktoś jest młody, to ci może na przykład wyzywać, a nie wiadomo, co mu powiedział, może mu wyzywał ostro jakoś. I on nie uderzył go w twarz, tylko po prostu odepchnął. No nie wiem, nie wiem, no wiadomo, że jakiś młody chłopak, podejrzewam, że 14 lat miał. No nie wiem, czy można już tak od razu wieszać psy na Kacperu. Na Kacperu. A wy macie razem pokój? Nie. Okej, okay, ja sprawdzę. Iść tam zobacz, Krystian, czy oni razem wchodzą do pokoju, czy nie wchodzą. Jakie pytanie w ogóle?